Gość Radia Lublin. 15 minut po godzinie 8. Tomasz nie śpiał przed mikrofonem, a gościem Radia Lublin jest profesor Arkadiusz Jabłoński, kierownik Katedry Filozofii Społecznej KUL. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Małgorzata Kidawa-Błońska, kandydatką Koalicji Obywatelskiej na premiera. No i tę decyzję lidera dotychczasowego, wydawałoby się, lidera opozycji komentują od wczoraj wszyscy, więc na początek chciałem pana profesora zapytać, po co taki ruch Grzegorza Schetyny? No, trudno o jednoznaczną odpowiedź. Może to jest jakiś element szerszej akcji teraz związanej z kampanią wyborczą, i to jest jakby taki pierwszy element pewnego posunięcia. To posunięcie mogłoby zmierzać w kierunku uwiarygodnienia przyszłego programu, który teraz będzie jakby ujawniony i jeszcze, no już myślę, bardziej konkretnie przedstawiony niż tylko takie hasła jak sześciopak. Druga strona medalu to jest też obawa, duża obawa przed przegraną i taki sposób na przynajmniej zminimalizowanie odpowiedzialności przez dotychczasowego lidera, jakim jest Grzegorz Schetyna, za przegraną. Ale nie brakuje opinii, że jest to nieudolna kopia tego manewru, który wykonał w 2015 roku PiS. No tak, tylko że właśnie, można byłoby powiedzieć, tamto działanie miało podobny sens. To znaczy chodziło o to, żeby osoba, która nie ma dobrego takiego PR-u, nie jest wizerunkowo korzystna dla tej formacji politycznej, chodziło wtedy o pana Macierewicza, chodziło o pana oczywiście Jarosława Kaczyńskiego, no to żeby oni przestali być twarzami. No ale wtedy Platforma Obywatelska krzyczała, pewnie też znaleźlibyśmy wielokrotnie wypowiedzi Grzegorza Schetyny. Co zrobiliście do PiS-u? Co zrobiliście z Antonim Macierewiczem? Co zrobiliście z Jarosławem Kaczyńskim? Pokażcie ich. Pokażcie Polakom waszą prawdziwą twarz. Przy okazji jest to daleko idąca niekonsekwencja, która zresztą nie pierwszy raz zdarza się w ogóle polityką, więc to, co mówili rok temu, 5 lat temu, to już prawda, zawsze traktują jako niebyłe, no i grają od nowa i za bardzo się tym nie przyjmują. Zresztą prawda jest taka, że ludzie też nie za bardzo przyjmują argument, no mówiłeś co innego, no mogłem się mylić, prawda, teraz mamy pewien nowy pomysł. Pytanie jest, czy naprawdę jest to sensowne naśladowanie, jeżeli tak jak pan redaktor powiedział, jest to ta próba, czy to brzmi sensownie, czy zrobione zostało dobrze. Ja widzę taką zasadniczą różnicę w tym, że Prawo i Sprawiedliwość wykorzystało panią, myślę o pani Beacie Szydło, która była na fali, która po wygranej kampanii prezydenckiej pana prezydenta Andrzeja Dudy jakby wchodziła do polityki, no, wnosiła naprawdę tą świeżość, to coś i ten rodzaj właśnie takiej aury zwycięstwa. Aura zwycięstwa i zwyciężczyni, fighter wchodzi do polityki, mniej znana, ale z tym takim backgroundem. Natomiast szanowna pani marszałek, przy całej sympatii dla jej elegancji, pochodzenia, rodzinnych koneksji i tak dalej, to jednak jest to osoba, która niczym takim się nie cechowała i nie cechuje w polityce. Jest raczej sympatyczną panią, która służy temu, że w sytuacjach konfliktowych jako rzecznik rządu, prawda, końcówki pana Donalda Tuska i tam częściowo pani Ewy Kopacz, no to właśnie służyła po to, żeby trochę tłumaczyć gdzieś pieniądze zabrane z OFE, czy też to, co się było w restauracji Sowa i Przyjaciele, i niczym innym się nie wykazała. No, to trochę ta konsyliarność i ta zdolność do łagodzenia konfliktu to chyba za małe kompetencje, ale też brak takiego właśnie backgroundu, który by mógł powiedzieć faktycznie nowa twarz, nowa wiarygodność, nowy początek. To chyba nie. Może to jest jednak reakcja na te trudne sondaże dla samego Grzegorza Schetyny, pomijając
poparcie dla Koalicji Obywatelskiej. Grzegorz Schetyna no od miesięcy jest, jeśli chodzi o sondaże zaufania, badania zaufania do polityków, na szarym końcu. Poziom nieufności do Grzegorza Schetyny sięga 50% nawet w niektórych badaniach. No i wśród liderów ugrupowań politycznych próżno szukać konkurencji właściwie. No tak, no, to jest oczywiste. Coś z tym należało zrobić, ale to trochę za późno się za to zabrali. Jeżeli taki pomysł był schować Grzegorza Schetynę, wystawić inne osoby, to za późno. No bo do wyborów kilka tygodni właściwie. To już kilka tygodni. Te osoby przecież musiały zaistnieć. Tak jak choćby zaistniała pani Beata Szydło, prawda? Nie to, że prowadziła kampanię, zwycięzcą kampanię, no to została ogłoszona tym premierem na 3-4 miesiące, prawda, przed wyborami. No tutaj to znaczy jest jakiś popłoch w opozycji? No to też jest jedna z form tłumaczenia, że to są już tak rozpaczliwe ruchy, żeby zminimalizować klęskę i odpowiedzialność za klęskę. Bo to jest nie tylko wskazanie Kidawy Błońskiej na ewentualnego premiera, ale też pamiętajmy, zamiana miejsc na listach. Grzegorz Schetyna, jak to należy tłumaczyć, odpuszcza Warszawę i zostaje jedynką we Wrocławiu. Boi się przegrać z Jarosławem Kaczyńskim, z innymi liderami na przykład opozycji? No, myślę, że tak, że to jest realny strach i gdybym miał szukać takiego prawdziwego powodu, to uznałbym za jeden z wiarygodniejszych, że badania wewnętrzne pokazały, że poziom przegranej to będzie klęska. I to będzie trudno przekuć w jakikolwiek potem narrację o byciu liderem, gdy faktycznie pozycja jest niewielka. W sondażach najniższe zaufanie prawie ze wszystkich polityków, plus jeszcze prawdziwa klęska w Warszawie, no to naprawdę pozbawiałoby tego się już, nie da wytłumaczyć. Tak, to już by pozbawiało. A tymczasem Prawo i Sprawiedliwość szykuje się do konwencji programowej. Ona odbędzie się tutaj u nas w Lublinie, na Lubelszczyźnie. Z kuluarowych rozmów z politykami PiS wynika, że Jarosław Kaczyński przedstawi jakiś nowy plan, nowe propozycje, nowe obietnice dla Polski i Polaków. Czy to będzie jakieś takie kolejne nowe otwarcie w tej kampanii? Krótkiej przecież. Ja myślę, że aż tak, żeby to było całkiem nowe otwarcie, to nie. Ja myślę, że oni sobie dobrze zdają sprawę z takiej zasady, że lepsze jest wrogiem dobrego. Nie ma co nadmiernie pobudzać nastrojów, zwłaszcza, że powiedzmy... Obiecaliśmy już tak dużo, że kolejnych obietnic budżet może naprawdę nie wytrzyma. A zwłaszcza, że no są jednak grupy nie do końca zadowolone ze swojej pozycji właśnie materialnej. Myślę tutaj o nauczycielach, myślę na przykład o lekarzach, którzy ciągle, zwłaszcza tych młodszych lekarzach, którzy zgłaszają swoje jakieś tam roszczenia finansowe. No i w tej sytuacji powiedzmy jakaś kolejna grupa niezwiązana z tymi zawodami miałaby dostać jakieś tam 500 kolejne plus, czy jakieś tam plus, no to byłoby to może źle odebrane. Ja sądzę, że tutaj chyba będą dominować raczej takie pomysły na rozwiązania infrastrukturalne ułatwiające, czyli znoszące takie czy inne obciążenia, które teraz posiadamy wszyscy lub konkretne wybrane grupy. Lublin, to oczywiście to jest jeden z mateczników Prawa i Sprawiedliwości, także albo Rzeszów, albo Lublin, więc zrozumiałe, że tutaj ta konwencja programowa może dlatego, ale może też dlatego, no, że jest to centrum rolnictwa. Więc tutaj kwestie rolnictwa są zawsze jakoś, są od dłuższego czasu zapowiadane, że to ma być ta grupa szczególnie dowartościowana w tym nowym programie. Tym bardziej, że od wielu miesięcy PiS konsekwentnie o ten elektorat wiejski zabiega. Kolejne wybory pokazują, że robi to skutecznie. Tak. Oczywiście pogłębiając trudną sytuację Polskiego Stronnictwa Ludowego. No właśnie, no to jest jeszcze przy okazji taki już kołek osinowy wbijany w serce PSL-u, gdyby ten program, realny program na jakiejś modernizacji,
daleko idącej modernizacji wsi został przedstawiony i był atrakcyjny dla rolników, czy w ogóle dla mieszkańców wsi. Dzisiaj pamiętajmy, że wieś to właściwie w dużej mierze też sypialnia miast, wsi, zwłaszcza przy dużych miastach. Więc no, takie programy modernizacyjne i jakby decentralizacji też, takiej demetropolizacji, to też jest zapowiadane, czyli prawda, czy inaczej zrównoważony rozwój, taka próba pokazania, że można równomiernie i można żyć nie tylko w centrum dużych miast jak człowiek cywilizowany, ale że ten poziom dobrej jakości życia jest możliwy wszędzie do zrobienia i z tego się spodziewam. Tym bardziej, że elektorat Polskiego Stronnictwa Ludowego może czuć się zdezorientowany po dosyć egzotycznej chyba jednak koalicji z ruchem Kukiz 15. Tak, to także widzimy po niesnaskach na lubelskich listach między kandydatami. Tak, no, siła PSL-u to była jeszcze taka siła partii, która no, miała takie zakorzenienia w różnych instytucjonalnych strukturach, dawała możliwość zajmowania jakichś posad i tak dalej. Po takim antysystemowym programie, jaki teraz próbują z Kukizem formułować, no to nawet najwierniejsi sympatycy tej partii zadadzą sobie pytania, w kontekście tej partii to jest ważne, co ja będę z tego miał? No, po co ja jeszcze mam trwać przy PSL-u, gdy właściwie przestała coś móc, a to co głosi jako ideały, no to dla wielu pragmatyków na wsi to jest takie gadanie o niczym. Pytań pojawiających się w tej kampanii oczywiście będzie bardzo dużo. Na te pytanie będą musieli sobie odpowiedzieć wyborcy. 13 października wybory. Tymczasem bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Profesor Arkadiusz Jabłoński z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego był gościem Radia Lublin. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Tomasz Nieśpiał, do usłyszenia.